za nami pierwsza w nowym roku szkolnym wizyta w ramach Widzefon Tour, naszego sztandarowego programu kierowanego do uczniów szkół podstawowych. Zaczęliśmy od Widzewa, no nie mogło być inaczej. Szkoła numer 199 na Elsnera ugościła nas fantastycznie. Miałem przyjemność tutaj być z kapitanami naszej drużyny, Patrykiem Stępińskim, Markiem Hanowskim. Ogromna grupa, podzielona na dwie mniejsze klasy 1-3, a później 4-8. W sumie ponad 600 dzieciaków. Po dłuższej przerwie tutaj wakacyjnej mieliśmy okazję, żeby znowu wyjść do dzieci, do szkoły. Na pewno dla nich to jest jakaś tam atrakcja. Dla mnie tutaj, dla Marka, to jest powrót do szkoły, gdzieś przypomnienie sobie tamtych czasów. Dla dzieciaków to też jest okazja, żeby spotkać się z nami nie tylko na stadionie, ale też żebyśmy my mogli tutaj jako zawodnicy do nich troszeczkę tutaj wyjść. Są pytania, na które łatwiej odpowiedzieć, są pytania, na które ciężej odpowiedzieć, ale dzisiaj nie było takich pytań. Myślę, że tutaj dzieci były bardzo pozytywnie do tego nastawione. Świetna atmosfera, bardzo intensywne spotkanie, no ale taki musiał być ten mocny początek, mocne wejście w nowy rok szkolny. Widzefon Tour wyruszył i trafi pewnie gdzieś tam do Was, dlatego że lista przed nami ogromna. Ponad 40 placówek, które czekają. Będziemy starali się jak najczęściej, co najmniej 2-3 razy w miesiącu gościć w kolejnych placówkach, nie tylko w Łodzi, ale na terenie całego regionu.